Punktualnie o 10.00 500 śmiałków rozpoczęło zmagania w niezwykle wymagającym jubileuszowym przejściu dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. Impreza powstała, by upamiętnić dwóch tragicznie zmarłych ratowników GOPR, Daniela Warzyńskiego i Mateusza Hryncewicza. To jest 20. edycja naszej imprezy, a w związku z tym daliśmy ludziom prezent w postaci dodatkowych 20 km. W tym roku 163 km, w czasie 56 limicie. Droga, no w sumie wymagająca. Koleżanki mnie namówiły na przejście Kotliny, została podjęta decyzja i w tym roku startuje. Pogoda jest petarda i do boju. Druga doba, druga noc, dla mnie najcięższa. Jak to zrobić, żeby przejść? Iść. Po prostu iść. Najlepsze, najważniejsze, ludzie wokół ciebie. Kto idzie wokół ciebie, motywują ciebie. Bo sama to chyba bym nie dała rady. Chodzić dużo, głową, przede wszystkim głową, nastawić głowę. Tutaj jest wyjątkowo to, że to jest memoriał. Ku pamięci idziemy chłopców, którzy zginęli. Także to jest dodatkowy taki atut dopingujący. Z okazji jubileuszu Szklarska Poręba przygotowała dla organizatorów prezent. Była to statuetka wykonana przez Grzegorza Pawłowskiego. Ten kamień również był, czy ten prezent jubileuszowy również był chyba przekazany tym wszystkim uczestnikom, bo bez nich nie byłoby przejścia, bez Maćka nie byłoby imprezy. Nasza impreza przede wszystkim jest wyjątkowa przez to, że jest pozbawiona rywalizacji. Tak myślę, że to jest główna przyczyna, dlatego ludzie u nas chętnie uczestniczą, ponieważ są na liście jako ukończeni, a nie jako miejsce, które zajęli. Finał imprezy zaplanowano na niedzielę na godzinę 18 przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice.